Siemanko widzowie, ja jestem Emil, witam was w nowym filmie na moim kanale z waszej ulubionej serii, czyli przegląd cringe'u na polskim YouTubie. Pod ostatnim filmem z łatwością biliście próg lajków wyznaczony, dlatego pod tym filmem musicie dobić 280 łapek, żeby kolejny film pojawił się jak najszybciej. Zapraszam was również na mojego Discorda, na którym właśnie możecie podsyłać takie cringe'owe shorty, bądź też filmy. No i też pytanie do was, czy chcielibyście na moim kanale zobaczyć pewien film, mianowicie vlog, w którym pochodziłbym trochę po Wrocławiu, pokazałbym wam najbardziej charakterystyczne miejsca, trochę tam pozwiedzał, poopowiadał, no i przy okazji przetestował parę najbardziej znanych knajp z tego miasta. Jeżeli byście chcieli taki film, to napiszcie jedynkę w komentarzu, zobaczymy ile osób będzie chciało obejrzeć. Ale z ciebie Bambik jest już wszędzie, Radio SK, tak. Przemek Best Games był w SC, dużo o tym osób właśnie pisało mi w komentarzach, więc zobaczmy to arcydzieło. Spotkałem Rastafarianina i dałem mu 20 zł, żeby załatwił zaśpiewanie Ale z ciebie Bambik w radiu. Masakra. Ja mu się nie odważył chyba czegoś takiego zrobić. Ale z ciebie Bambik, czemu nie masz fałdolców? Dobra. Zmroziło tutaj jak na stacji polarnej, ale tak swoją drogą... Naprawdę, Przemek, nie wiem, czy totalnie przesadzę ten trend. Jakby ja rozumiem, że ten trend był fajny, był śmieszny przez jakiś czas, ale on już nagrał nie dość, że ponad 30 shortów z tym trendem, to jeszcze promuje go dosłownie wszędzie. Musi nawet w radiu się z tym pokazać. No po prostu dla mnie to już jest serio przesada. She did not expect that. Ciekawe co to jest. O matko. O, Oliwka Brazil, 160 kg wzrostu. Taka duża dupa jak Oliwka Brazil, dosłownie. Mój największy idol musiał się oczywiście pojawić. Jak bardzo cringe'owy jestem. No zobaczmy, Dawid, jak jesteś bardzo cringe'owy. Dzisiaj sprawdzę, jak bardzo cringe'owy jestem. Jezu! No, na 100%. Na 30 na 10. Nie wiedziałem, że istnieje w ogóle stronka cringeometr.com. Zobaczmy, co to jest, bo jestem ciekawy. Czemu tutaj w skali jest Zebo.pl i DJ Palasite? O Boże, to jest tak ustawione, że... No właśnie... Po tym shorcie można stwierdzić, jak bardzo cringe'owy jesteś. Licznik wypierdoli poza układ słoneczny. Nie, nie leć! Co? Nie! No sakra, co się tu dzieje? Co tu się dzieje? Tu się dzieje więcej niż w moim życiu. Nawet po wypiciu dużej ilości alkoholu nie potrafiłbym obejrzeć tego shorta. To jest tragedia to, co on robi. Mr. Bombastic Glug Glug. Co to jest? Czy glug glug? Bardziej było śmieszne niż cringe'owe. Watercolor Challenge. Family Booms. Nie wiem, kto to jest. Pierwszy raz widzę tych ludzi. Oh shit. Nie wiem co to za content, ale... No nie wygląda zachęcająco. Jeszcze ten taki śmiech, wiecie, w tle, żeby ludzie się śmiali, to jest masakra jakaś. Co to ma być? Po tym shortcie chyba będę musiał sobie przewietrzyć głowę. Bo mi to zryje mózg. Po prostu to jest komiczne. To, co się tutaj wydarzyło, to jest... No nie wiem dokładnie, jak to mam wam opisać, ale... Dziwny to był. Dziwny challenge. Parę osób podesłało mi tego shorta. To już koniec Bambika, bracia Keczek. No znam ich z TikToka. Zobaczmy, co oni tu powiedzieli. Informacja z ostatniej chwili. Od dzisiaj wchodzi w życie nowy zapis w kodeksie karnym. A mówimy o artykule 412... O, słucham, jaki nowy przepis? Oby nie drogowy. Bambik innej osoby lub osoby jej najbliższej narusza jej dobra osobiste, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Szanuję. Patrz na niego. Ale z ciebie Bambik. O Boże, tego nie musiałem widzieć. Jezu, dlaczego nawet oni się w to wkręcili? Zaszłem w ciążę. Co? Potrafię zajść w ciążę jako mężczyzna. Po tym nagraniu na pewno mi uwierzycie, że zaszłem. Dla wszystkich hejterów, którzy powiedzą, że to nie jest moja pierwsza ciąża. Żeby nie było, to już nie jest pierwsza ciąża. Musimy. Co to jest? Musimy którą mam tutaj otwartą i musimy... Oj, Zebo będzie miał content chyba. To jest paczka, w której możemy znaleźć ten oto magiczny napój. Napój, który musimy szybko wypić.
Mija już tyle lat, a Dawid Czech wciąż tak samo upość. Znaczy, bardzo, bardzo fajny content robi. Labios. Taki ma tytuł ten short. Ale fajny filtr. Yes. Że nawet za granicą takie shorty są masakra. Chociaż i tak lepsze już to niż oglądanie shortów Dawida Czecha, uwierzcie mi. Albo to jest ten sam poziom, albo jeszcze... Albo Dawid Czech jest gorszy. Moi drodzy, wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego krótkiego materiału. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to like, subskrypcja na kanale obowiązkowo. No i życzę wam oczywiście wesołych świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że ten czas spędzacie jak najlepiej w gronie rodziny, w najbliższych i że ten czas jest dla was tylko i wyłącznie przyjemnością, a nie jakąś torturą. No i też, jeżeli właśnie chcielibyście tego vloga zobaczyć na moim kanale, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja z chęcią go nagram, tylko muszę wiedzieć, czy wy byście chcieli go zobaczyć. Także trzymajcie się, no i do usłyszenia.